Jeżeli poznałeś mnie i zapomniałeś o mnie, to nic nie straciłeś. Jeżeli poznałeś Jezusa i zapomniałeś o nim, straciłeś wszystko. Andrzej kulita. Zygzak. Wstęp. Na pewno nieraz słyszeliście stwierdzenie: ludzie się nie zmieniają. Może nawet wy, którzy trzymacie teraz tę książeczkę, tak myślicie. I wiecie co? Macie rację. Ludzie się nie zmieniają, ale jest ktoś, kto może zmienić każdego człowieka. Gdybym żył, opowiedziałbym tę historię sam. Nazywam się Andrzej Kulita, a moje życie było żywym dowodem słów Pana Jezusa, że przyszedł wzywać do upamiętania niesprawiedliwych, a grzeszników. Łukasza 5:32. Początek mojej drogi. Urodziłem się w Zgorzelcu 16 stycznia 1953 roku w pozornie dobrej, szanowanej rodzinie. Mój ojciec był zawodowym oficerem, więc, jako wojskowy, budził respekt. A mama w pewnym sensie związana była z egzekwowaniem prawa pracowała na komendzie milicji. Jak to się stało, że syn takich rodziców zszedł na złą drogę? Wszystkiemu winien był, jak w tysiącach polskich domów, alkohol. Alkohol i, jak mówiła później moja mama, brak w naszym domu Boga. Na pewno znacie ten schemat: z zewnątrz wszystko pięknie, maska na twarz i do ludzi, a w domu, gdzie nikt z sąsiadów ani współpracowników nie widzi ludzki dramat. Bo czy to nie jest dramat, kiedy dzieci muszą oglądać pijanego ojca? Kiedy widzą, jak ktoś, kto powinien być dla nich największym wsparciem, katuje własną żonę, ich mamę? Jeśli nigdy tego nie doświadczyliście, to jesteście szczęściarzami. Taki stan rzeczy nie mógł trwać wiecznie. W końcu ojca wyrzucili z wojska za to picie, właśnie. Czy to coś zmieniło, sprawiło, że się opamiętał? Pewnie, że nie. U alkoholików tak to nie działa. On pił, a mnie dawało to swobodę, o jakiej marzy wiele dzieciaków. Robiłem, co chciałem. Chodziłem, gdzie chciałem. Ale jeśli wydaje wam się, że takie życie jest dobre dla młodego chłopaka, to jesteście w błędzie. Szybko zszedłem na złą drogę. Już jako dziecko zacząłem kraść. Najpierw to były motory, potem włamania do knajp. I tak po równi i staczałem się na samodno. Kiedy miałem 15 lat, trafiłem do zakładu poprawczego. To się tak ładnie nazywa poprawczy. Ale tam nic się nie poprawia, co najwyżej te kryminalne umiejętności. Jeśli przed trafieniem do zakładu umiałeś kraść jedną ręką, to tam mogłeś nauczyć się kraść dwiema i jeszcze nogą. Nic w tym dziwnego, w końcu kto z kim przestaje, takim się staje. A skoro spędziłem wiele miesięcy w otoczeniu takich samych rozrabiaków, i młodocianych kryminalistów, jak ja sam, to jak miało mi to pomóc? Wyszedłem nie tylko niezresocjalizowany, ale jeszcze gorszy niż wszedłem. Więzienie. Ukończenie osiemnastu lat na pewno nie przestawiło mi w głowie pstryczka. Andrzej, jesteś dorosły, opamiętaj się przestań pić, przestań kraść i idź do roboty. Moje serce było coraz bardziej zatwardziałe. Diabeł pewnie zacierał ręce, jak na mnie patrzył, tyle mu sprawiałem radości swoim zdeprawowaniem. Długo nie nacieszyłem się wolnością. Wkrótce dostałem pierwszy wyrok: zapobicie milicjanta. Moja dzielnica pewnie odetchnęła z ulgą, że przez jakiś czas nie będę się włóczył po ulicach i zaczepiał porządnych ludzi. Ten wyrok, podobnie jak pobyt w zakładzie poprawczym, niczego we mnie nie zmienił na lepsze. Był tylko początkiem mojej długiej, więziennej kariery. Po nim nastąpił drugi, trzeci, piąty, aż do dziewięciu. Można powiedzieć, że uprawiałem turystykę więzienną, bo siedziałem we Wrocławiu, w Dzierżoniowie, w Brzegu, w Kłodzku, najczęściej w tym ostatnim. Wychodząc, mógłbym żegnać się ze strażnikami przy bramie słowami: Zaraz wracam. Żarty żartami, ale za każdym razem, jak wychodziłem, byłem kompletnie pozbawiony nadziei. Człowiek, jak już wychodzi siódmy, ósmy, dziewiąty raz, to nawet nie za bardzo się cieszy, że wychodzi, bo wie, że niedługo wróci. To jest straszne. Takie życie bez sensu i celu. Bo skoro mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, a ja nawet tej nadziei już nie miałem, to czy zostało we mnie jeszcze coś, co mogło umrzeć? Zostało. Coś, co nie tylko mogło, ale musiało umrzeć, ale o tym później. Życie bandziora, wyrzutka, było jedynym, jakie znałem. Jak każdy szanujący się przestępca, dorobiłem się nawet własnej ksywki. Zygzak, bo po każdym skoku szedłem się upić, a potem zygzakiem wracałem na mylinę. Diabeł tak namieszał w moim sercu i w mojej głowie, że kompletnie nie miałem sumienia. Wejść komuś do mieszkania i ograbić go z całego majątku? Pobić kogoś do nieprzytomności, połamać ręce i nogi? To było jak mrugnąć okiem, jak splunąć. Nic dla mnie nie znaczyli ludzie, których skrzywdziłem. Nic mnie nie obchodziło ich nieszczęście. Ważne było, żeby mieć za co pić. Krzywdziłem nie tylko innych, ale i siebie. Miałem nawet w rękach swoje własne flaki. Byłem pocięty na całym ciele. Czasami ratowałem się przed policją, czasem przed torturami w więzieniu, właśnie przez samouszkodzenia. Nawet trzy razy ucinałem sobie palca, po prostu, żeby nie pracować w więzieniu. Mimo to nie mogę powiedzieć, żebym przestraszył się więzienia. Po prostu moja świadomość była taka, że tak już musi być, że taki już mam los. W przerwach między wyrokami nie utrzymywałem specjalnie kontaktu z rodziną. Nie chciałem za bardzo przeszkadzać swojemu bratu i jego żonie. Oni mieli normalne życie, na co im był taki śmieć jak ja, zawsze gotowy do bitki i wypitki. Z ojcem pomieszkiwaliśmy w różnych melinach. Podczas kiedy moi rówieśnicy żenili się, zakładali rodziny, ciężko pracowali, żeby jakoś się dorobić, ja nie miałem nic, nawet moje ciuchy były na różnych melinach. Takie było moje życie, po prostu. Jak się ukradło i były pieniądze, to było. Pani Krysiu, z górnej półki. I tak przez dwa, trzy tygodnie, a potem przez rok, dwa, czasami trzy lata. Panie dowódco, stan czterech do apelu. Taka była moja codzienność. Aż wreszcie spotkałem ludzi, którzy pokazali mi, że ktoś mnie kocha i że można żyć inaczej. Spotkanie na moście. Po tym jak po raz dziewiąty opuściłem zakład karny, byłem na dobrej drodze, żeby trafić tam po raz dziesiąty. Nic się w moim życiu nie poprawiało. Byłem coraz gorszy i gdyby ktoś mi powiedział, że za jakiś czas będę stał na ulicy i śpiewał piosenki o Jezusie, to chyba bym znowu trafił za kratki, tym razem za morderstwo, bo bym go samym śmiechem zabił. A jednak. Pewnego dnia w 1988 szedłem przez most Wita Stwosza w Kłocku, obecnie most gotycki na młynówce, w doborowym towarzystwie trzech takich samych bądziorów jak ja. Takich czterech pancernych, sunęliśmy przez miasto jak czołg. Wszyscy schodzili nam z drogi. Nawet milicjanci woleli przechodzić na drugą stronę ulicy i wcale im się nie dziwię. To nie był od takich sobie spacerek. Rozglądaliśmy się za kimś, kogo byśmy mogli zwyczajnie okraść. Albo najpierw pobić, a dopiero potem okraść. A dalej to wiadomo. Pani Krysiu, pół litra. Możecie sobie wyobrazić, że to nie był ładny obrazek. Na pocztówce z Kłodzka by nas nie wydrukowali. A jednak znalazł się ktoś, kto się nas nie wystraszył. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby to był milicjant, wojskowy, albo chociaż jakiś bysior podobny do nas, ale nic z tych rzeczy. Podszedł do nas niski, chudy, łysiejący, choć bardzo młody człowieczek i wręczył nam zaproszenie na chrześcijańskie ognisko. Odważny, nie? W wielu miejscach w Polsce odbywały się i ciągle odbywają takie uliczne ewangelizacje, ale nie każdy miałby tyle ikry, żeby podejść do takich gości, co to na pierwszy rzut oka widać, że recydywa, a drugi raz lepiej w ogóle okiem nie rzucać, bo jeszcze zauważą i skończy się na urazówce. Wziąłem to zaproszenie i poszliśmy dalej. Choć potem nie mogliśmy się nadziwić, czemu nie próbowaliśmy nawet wyrwać od niego na flaszkę. Teraz już wiem, czemu żeśmy go ani nie okradli, ani nie pobili, bo stał za nim ktoś o wiele większy niż my. Koniec końców flaszka się znalazła i kiedy sobie popiliśmy, to uznaliśmy, że pójdziemy na to ognisko. Było tam wielu młodych ludzi, pogodnych, pozytywnie nastawionych. Nikt nie próbował nas stamtąd przegonić, chociaż kompletnie nie pasowaliśmy do towarzystwa. Mieli gitary i kiedy śpiewali religijne piosenki, to nawet nam się to podobało. Wiadomo, posłuchać muzyki zawsze przyjemnie, potupać sobie nogą do taktu, pokiwać się na boki. Ale kiedy zaczęli się modlić, o, to już gorzej. To było dla nas coś dziwnego. Żaden z nas nie był nauczony takiej spontanicznej, bezpośredniej modlitwy. Ale czemu tu się dziwić, skoro tak byliśmy wychowywani, że modlitwa była za karę? Proszę księdza, ukradłem jabłka. Dziesięć zdrowaś, dwadzieścia ojcze nasz. I to, co najpiękniejsze dla chrześcijan, rozmowa z ojcem była uważana za karę. Dlatego nam jest bardzo ciężko przełamać się do modlitwy. A przecież to jest największy oręż. Wiecie co? Bzdurą jest, że diabeł się boi święconej wody. On się boi modlitwy, a nie święconej wody. Wracając do ogniska, moi kumple nabuzowani alkoholem mówili... Dawaj, Zygzak, rozwalimy to towarzystwo. Ale mnie coś tknęło. Półżartem odpowiedziałem Nie, pan Zygzak będzie się tu dzisiaj bawił a wy z... mi stąd. Niestety takich słów jeszcze wtedy używałem. Czegoś takiego to się po mnie nie spodziewali a najmniej spodziewałem się chyba ja sam ale nie naciskali powiedzieli tylko, Jakżeś jest głupi, to sobie zostań. I teraz czytacie historię tego głupka, który został, który od tamtego czasu więcej nie trafił za kratki, nic nie ukradł, nikogo nie pobił. A co się stało z tymi mądrymi, którzy poszli? Jeden po pijaku zamarzło na klatce słodowej we Wrocławiu, drugi tak się zapił, że umarł na serce. A trzeci dostał 15 lat odsiadki za bestialskie pobicie 70-letniego dziadka. I kiedy później chodziłem ze swoją gitarą do kłodzkiego więzienia, to wiecie co on do mnie mówił? A ja to bym wiary nie zmienił. Kiedy skończycie czytać tę książeczkę, to może odpowiecie sobie na pytanie: Czy ja zmieniłem wiarę? Czy wiara zmieniła mnie? Punktem zwrotnym był dla mnie moment, kiedy u tych młodych ludzi na ognisku zobaczyłem coś, czego ja nie miałem, a czego nie mogłem ani ukraść, ani kupić, i zapragnąłem mieć to samo. Tam też dowiedziałem się, że jest ktoś, kto mnie kocha, chociaż w społeczeństwie wszyscy mnie odrzucili, poza moją mamą, która cierpliwie czekała na powrót marnotrawnego syna. Od Michała, chłopaka, który dał mi zaproszenie, dostałem Biblię. Zacząłem ją czytać. I to wywołało u mnie silne pragnienie zmiany i życia z Bogiem. Chociaż nie nawróciłem się od razu na ognisku. Musiało minąć jeszcze trochę czasu. Po tym wydarzeniu miałem taki okres przejściowy, kiedy już zaczynałem szukać, ale jeszcze do końca nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Latem na basenie w Kłodzku odbyła się ewangelizacja. Narozstawiali wojskowych namiotów i można było w nich posłuchać wykładów. Wszedłem do namiotu, w którym głosił Czesław, jeden z usługujących braci. Stanąłem sobie z tyłu i słuchałem. W pewnym momencie chyba chciałem zabłysnąć dowcipem, bo na tamtym etapie raczej nie interesowała mnie poważna odpowiedź. W każdym razie zawołałem: A co z tymi Murzynami w Afryce? Czy oni też będą zbawieni? Może chciałem zbić mówce z tropu. Jakoś zamieszać w jego wykładzie, ale on nie był w ciemie bity. Odpowiedział tylko: A ty się martw o siebie. To wywołało salwę śmiechu wśród słuchaczy, a że ja lubiłem być tym, z którego żartów się śmieją, ale nie znosiłem być tym wyśmiewanym, wypadłem z namiotu jak burza. Wychodząc, usłyszałem jeszcze, jak brat Czesław mówi: Nie śmiejcie się, bo to może być przyszły kłocki kaznodzieja. Chyba sam nie zdawał sobie wtedy sprawy, że wypowiada proroctwo. Uszedłem kilka kroków i nagle strzelił piorun, zwalając tuż przede mną grubą gałąź. W tamtym momencie po raz pierwszy poczułem wyraźnie, że Bóg istnieje i nie daje się z siebie naśmiewać. Wszystko to, co słyszałem, co przeczytałem w Biblii, co zobaczyłem u wierzących ludzi, Sprawiło, że zanim minął rok od tego pamiętnego ogniska, powiedziałem Bogu tak i oddałem mu swoje życie. Powiedziałem mu: Panie Jezu, chcę iść za tobą dlatego, że ty pierwej mnie ukochałeś, niż ja ciebie. Wiem, że do tego kroku przyczyniły się też modlitwy ludzi, których ja osobiście nie znałem, ale którzy wiedzieli, że w Kłocku jest taki Andrzej, recydywista któremu Pan Bóg zaczyna otwierać oczy. Jak już mówiłem, modlitwa to potężny oręż i to o ogromnym zasięgu, bo można nim staczać bitwy nie tylko w naszym życiu, ale i w życiu ludzi setki kilometrów od nas. Nawet jeśli wydaje Wam się, że to bez sensu, nawet jeśli dana osoba nie ma pojęcia, że się o nią modlicie, to Bóg słyszy i odpowiada we właściwym czasie. Nowe życie Od tamtej pory zmiany w moim życiu następowały jedna po drugiej. Przede wszystkim po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się w nim nadzieja, to uczucie, którego tak bardzo mi brakowało za każdym razem, kiedy przechodziłem przez więzienną bramę. Zacząłem wierzyć, że nawet dla kogoś takiego jak ja, kto tylu ludzi skrzywdził, jest jeszcze szansa na normalne życie. Po drugie, przestałem pić, ale nie mam złudzeń, że to dzięki mojej silnej woli. Żeby ktoś, kto dla wyrwania pieniędzy na kolejną flaszkę potrafił pobić i okraść przypadkowego człowieka, nagle przestał pić, to musi się stać Boży Cud. Do mnie Bóg przemówił przez moją córkę, która powiedziała: Tatuś, ja chcę wrócić do ciebie, nie pij. I od tamtego dnia nie piję. Pierwszy Sylwester po nawróceniu to był dla mnie ewenement. Bo pierwszy raz pamiętałem wszystko od początku do końca i nie wypiłem nawet kropli alkoholu. Rok wcześniej sam bym w to nie uwierzył. Z papierosami było trochę trudniej, bo jeszcze przez jakiś czas nie umiałem pozbyć się tego nałogu. Zdawałem sobie sprawę, że to złe. Nawet kiedy byłem wśród ludzi wierzących i potrzebowałem zapalić, to odchodziłem daleko od nich. Nie dlatego, żeby się przed nimi chować z tym papierosem, ale żeby nikt nie identyfikował ich z takim zachowaniem. Przełom nastąpił, kiedy odwiedziłem zbór w Mikołowie i tam poprosiłem o modlitwę, żebym rzucił wreszcie to palenie. Poszedłem potem do toalety i zupełnie bezwiednie sięgnąłem po papierosa. Tak jak robiłem to wcześniej tysiące razy. Ale nagle się otknąłem i na cały głos wypaliłem sam do siebie. Durniu, po co żeś się o to modlił? Jak dalej po to sięgasz? Spuściłem tego papierosa w klozecie i od tej pory przestałem palić. Po trzecie, Bóg zafundował mi operację plastyczną. Do tej pory miałem dwie lewe ręce do pracy. A tu nagle okazało się, że mam i lewą, i prawą. Ja, który w więzieniu potrafiłem uciąć sobie kawałek palca, żeby tylko nie musieć pracować, nie tylko dłużej się nie wzbraniałem, ale nawet chciałem pracować. Z Bożej Łaski zostałem zatrudniony jako palacz. Ogrzewałem jedno z kłockich osiedli, dopóki nie podłączono go do sieci. Potem dostałem pracę w mniejszej kotłowni i miałem więcej czasu, żeby czytać Biblię. To była kolejna nowość, bo do czytania w poprzednim życiu raczej mnie nie ciągnęło. Niesamowite rzeczy odkrywałem w tej księdze. A przede wszystkim tę przepiękną wiadomość, że każdy może otrzymać Boże Przebaczenie, nawet najgorszy bandzior, jeśli tylko będzie pokutował ze swojego grzechu i przyjmie Jezusa do swojego serca. Kiedy Bóg zamieszkał w moim sercu, to oczywiście nie oznaczało, że stałem się od razu taki święty, że nic tylko mi skrzydełka przyczepić i wsadzić harfę do ręki, ale jednak zmiana, która we mnie zaszła, była widoczna. Powiem Wam, że kiedy się nawróciłem, to kłocka milicja trzy miesiące do tyłu chodziła. Oni myśleli, że ja się szykuję, żeby im wywinąć jakiś grubszy numer, że to cisza przed burzą. Musieli być mocno zdziwieni, kiedy się tej burzy nie doczekali. Nie tylko milicja nie mogła wyjść ze zdziwienia. Po klocku rozeszła się plotka, że Zygzak zapisał się do jakiejś sekty i napisał sobie na drzwiach: Tu mieszka Jezus. Mieszkałem wtedy jeszcze na Melinie, ale w osobnym pokoju, a na drzwiach faktycznie miałem naklejkę z napisem Jezus. Ktoś zobaczył, przekazał dalej i tak głuchym telefonem poszła w miasto wersja: Tu mieszka Jezus. Jeszcze przed nawróceniem miałem takiego znajomego Waldka. Czasem postawił mi wódkę, czasem trochę pogadaliśmy. Kiedy usłyszał te plotki na mój temat, przyszedł z żoną i szwagrem tam, gdzie mieszkałem, żeby sprawdzić, czy z tą sektą to prawda, czy może tylko gdzieś się przyłączyłem, żeby udawać jednego z nich, a potem ich okraść. Pierwszego szoku doznał, kiedy usłyszał, że mnie nie ma, bo jestem w pracy. On mnie znał jako bandytę i Menela, który potrafił kompletnie pijany siedzieć gdzieś na murku w kałuży własnego moczu, patrząc dookoła błędnym, niewidzącym wzrokiem. Więc nie mógł w to uwierzyć, żebym ja mógł normalnie pracować. Nie wiem, czy powodowała nim troska, czy ciekawość, ale przyszedł z żoną drugi raz, kiedy byłem już w domu. I wtedy nastąpił drugi szok kiedy zobaczył zmianę, jaka we mnie zaszła. Czysty pokój, a przede wszystkim, jak później mówił, moje oczy, zupełnie inne niż tego pijanego menela na murku. Kiedy Waldek wrócił tego dnia do domu, nie mógł się nadziwić i początkowo nawet było mu mnie żal, że tak się dałem zmanipulować, że ta do mnie mana sekta zabrała mi moją osobowość. Ale mimo to, a może raczej właśnie dlatego nasza znajomość zaczęła się rozwijać. W domu Waldka i Danusi znalazłem oparcie, którego bardzo potrzebowałem. To było dla mnie takie bezpieczne miejsce, oaza. Zacząłem bywać u nich praktycznie codziennie i potrafiliśmy całe godziny spędzać na rozmowach. To było trochę jak transakcja wiązana. Ja opowiadałem im o Panu Jezusie, a oni uczyli mnie życia. Bo pomyślcie tylko, jak ktoś taki jak ja, kto do tej pory trwał od wyroku do wyroku, miał wiedzieć cokolwiek o normalnym życiu, o gospodarowaniu pieniędzmi i tak dalej. Do tej pory, jak miałem jakąś gotówkę, to od razu ją wydawałem, ale Danusia nauczyła mnie, że muszę pomyśleć też o jutrze i tak zarządzać tym, co mam, żeby wystarczyło mi do kolejnej wypłaty. Nie mieli ze mną lekko. Czasem mój impulsywny charakter brał górę i wychodziłem trzaskając drzwiami, ale z Bożą pomocą szybko zdawałem sobie sprawę, że źle zrobiłem i przychodziłem przeprosić. Początkowo wcale nie podobało im się, że opowiadam im o Bogu, no, bo jak to? Bandior ma uczyć wiary porządnych katolików? Ale Pan Jezus otworzył ich serca i z czasem oboje go przyjęli, a ich dom stał się miejscem, gdzie zaczęli przychodzić też inni ludzie szukający Boga. Czasem potrafiliśmy do rana siedzieć, rozmawiać, modlić się, aż w końcu Waldek musiał postawić w pokoju ściankę działową żeby jego dzieci mogły mieć trochę prywatności, a my żebyśmy mieli osobne pomieszczenie na spotkania i modlitwę. To był chwilami trudny, ale też piękny czas, kiedy Pan Bóg przemieniał nas wszystkich i prowadził swoją drogą, choć zdarzało się nam opierać. W maju 1989 roku odbył się mój chrzest. Zaprosiłem wszystkich bandytów, chodziłem po mylinach, po knajpach. Dawałem zaproszenia, po prostu chciałem dzielić się tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Ale wiecie co? Przyszedł tylko jeden bandyta, dzielnicowy i jeden z klawiszy. Ale siedział w krzakach, żeby nikt go nie zobaczył. Wszyscy się później wymigiwali. Czy się dziwię? Gdyby sytuacja była odwrotna i to nie ja, ale któryś z moich kumpli spod celi by się nawrócił i zapraszał mnie na swój chrzest, też bym pewnie nie poszedł. Albo poszedł tylko po to, żeby się z niego ponabijać i zrobić rozrubę. Moja rodzina też początkowo podeszła do mojego nawrócenia trochę nieufnie, bo przecież... Wiedzieli dobrze, jaki byłem, ile lat spędziłem w więzieniu, ile zła narobiłem. Kiedy Pan Bóg przemienił moje życie, poszedłem do mojej mamy i powiedziałem jej, że mam Jezusa, że zacząłem chodzić do zboru. Moja mama oczywiście się ucieszyła, że już nie pije, że jestem czysty. Ale do mojej siostry powiedziała: No, dobrze, że On nie pije. Że on jest teraz taki fajny, ale po co on się tam zapisał? To jest ciekawe, ale i smutne, że w naszym kraju wiarę człowieka określa się po tym, do jakiej organizacji przynależy, zamiast zastanowić się raczej, czy w jego sercu jest Jezus. Ale wiecie co? Po dwóch latach, kiedy moja mama zobaczyła, że to, co się ze mną stało, jest prawdziwe, że Bóg naprawdę mnie zmienił, zapragnęła tego samego. Pokochała Jezusa. Moja siostra też. A największym cudem było to, że mój ojciec, który oprócz gotowanej smoły pił już chyba wszystko, też się nawrócił. Przeskoczę teraz ileś lat do przodu, ale kiedy tata umierał w szpitalu. Razem z siostrą i bratem zabrałem do niego mamę. Nie widzieli się od dawna. Rozstali się 30 lat wcześniej i szczerze się nienawidzili. Dlatego, kiedy tata ją zobaczył, to aż usiadł, a nie mógł już wstawać, bo już nie miał siły. Ważył wtedy niecałe 30 kilo. Mama podeszła do niego, pocałowała go, na co on powiedział: Nina. Pocałuj mnie jeszcze raz. Zrobiła to, a wtedy tata stwierdził, teraz mogę odejść. Dwa dni później pojechałem do niego z żoną i poprosił, żebyśmy się pomodlili. Pomodliliśmy się, po czym tata powiedział do mojej żony, Halinka, nie płacz na moim pogrzebie, bo idę do Jezusa. I to były ostatnie słowa, jakie od niego słyszeliśmy. Dla każdego jest nadzieja. Nie znam cię, nie wiem z czym się zmagasz, ale w Bogu jest wyjście. On chce pomóc też Tobie. Pozwolisz mu na to? Po nawróceniu jeździłem do rodziny, żeby podzielić się z nimi tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Pojechałem do cioci. Siostry mojej mamy, ale nie spodobało jej się, że ktoś taki jak ja próbuje jej mówić coś o wierze. Nie chciała mnie w ogóle słuchać, ale jej córka słuchała i zapragnęła pójść za Jezusem. Za jakiś czas dostałem telegram. Przyjeżdżaj do poznania na chrzest. Ciocia, jej mama, pojechała z nami. Za jakiś czas znowu byłem u cioci, a ona mnie tylko obserwowała. Ona przecież wiedziała, kim ja byłem i mówi: Wiesz co, Andrzej? Jak sobie Pan Bóg z tobą dał radę, to i ze mną da sobie radę. Za trzy miesiące dostaje telefon Przyjeżdżaj na chrzest. Ona nie chciała słuchać mojego świadectwa. Ale czasem wcale nie potrzeba słów, żeby przekazać komuś Ewangelię. Czasem wystarczy świadectwo przemienionego życia. Kolejna zmiana w moim życiu była taka, że chociaż muzyk ze mnie jak z osła koń wyścigowy, i nawet na nutach się nie znam, to nauczyłem się grać na gitarze, a potem na kibordzie. Zacząłem wychodzić na ulicę Kłocka i śpiewać pieśni o Jezusie. Najpierw tylko te, które napisał ktoś inny a potem też swoje. Jeśli wystarczy mi miejsca, później przytoczę kilka z nich. Teraz chciałbym opowiedzieć Wam krótką historykę. Przed nawróceniem, pomiędzy jednym a drugim wyrokiem, upiłem się i znalazłem stary hitlerowski hełm. Założyłem go sobie na głowę, wszedłem na środek ulicy i zacząłem kierować ruchem. Moi kumple mieli ze mnie taki ubaw, że dwa tygodnie piłem za darmo. Taki byłem dla nich gość, co to zawsze coś zabawnego powie albo zrobi. Sami mnie zapraszali na różne popijawy, bo było wiadomo, że jak przyjdzie zygzak, to rozbawi towarzystwo. A kiedy po nawróceniu brałem gitarę i grałem i śpiewałem o moim Panu, nie zagrażając nikomu, to pukali się w głowę i nazywali mnie durniem. Oceńcie to sami. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego. Wcześniej już wspomniałem o żonie, więc już wiecie, że i tym błogosławieństwem Bóg mnie obdarzył. Poznaliśmy się u jej rodziców, bo zakumplowałem się z jej bratem. Chodziliśmy razem do zboru i jego mama zaczęła zapraszać mnie na obiady po nabożeństwie. Halinka już z nimi nie mieszkała, ale często bywała na tych niedzielnych obiadach i tak widywaliśmy się co jakiś czas, poznawaliśmy się coraz lepiej. Jej życie było zupełnie inne niż moje. Była wierząca, a takich ludzi jak ja zwyczajnie się bała, a jednak Pan Bóg nas połączył. Po roku znajomości, kilka lat po moim wyjściu z więzienia, coś się między nami zmieniło. Zaprosiłem ją na wycieczkę i spytałem, czy nie chciałaby spędzić ze mną reszty życia. Ona na to. Wiesz co? Musimy się pomodlić w tej sprawie. Jak Bóg to widzi? Obawiała się. Miała złe doświadczenia związane z małżeństwem, bo jej młodsza siostra wyszła za mąż za człowieka, który wydawał się porządny, a potem się rozpił. Chyba jednak pozytywnie przeszedłem test modlitwy, bo po jakimś czasie się zgodziła. Poszedłem do jej rodziców z kwiatami i powiedziałem, że chcemy się z Halinką pobrać. Jej tata bardzo źle to przyjął. Był temu małżeństwu zdecydowanie przeciwny, bo martwił się, że wrócę do dawnego życia. Nie mogę mieć mu tego za złe, biorąc pod uwagę, jak wyglądało życie ich drugiej córki. Przynajmniej ze strony mamy Haliny miałem poparcie. Ona była wierząca, różne świadectwa już słyszała i wierzyła, że Bóg różnych ludzi może zmienić, nawet takich jak ja. Tata też z czasem zmienił zdanie, ale zajęło mu to dwa, trzy lata. Potem powtarzałem mu I co, tato? Można żyć inaczej? Pobraliśmy się z Halinką 12 września 1992 roku, przed Bogiem i ludźmi przysięgając sobie miłość, wierność i że będziemy razem do śmierci. Z Bożą pomocą dotrzymaliśmy słowa. Nie mógłbym wymarzyć sobie lepszej żony. Przez wszystkie lata, które spędziliśmy razem, Halinka była dla mnie ogromną pomocą w służbie i we wszystkich wyzwaniach codziennego życia nawet kiedy w związku ze służbą musiałem często wyjeżdżać nie usłyszałem od niej słowa skargi a tylko zachęty i wsparcie w modlitwie nie każda żona zgodziłaby się też żeby przez jej dom przewijali się kryminaliści na przepustkach a jednak przez wszystkie te lata przyjęliśmy ich w domu ponad 260 ona z natury jest cichą i spokojną kobietą Dlatego pan Bóg nas złączył, żebym miał, jak to mówię, relanium na swoje życie. Kiedy ja nabrzmiewałem jak balon, ona była igłą, która ten balon przekłuwała. Powrót do więzienia. Wiem co mogliście sobie teraz pomyśleć. Taki święty, a jednak mu się noga powinęła. Rzeczywiście wróciłem do więzienia. I w kolejnych latach wracałem tam wielokrotnie, ale już ani razu w charakterze skazanego. Odkąd się nawróciłem, cały czas czułem w sercu, że muszę iść do więzienia i głosić dobrą nowinę tym smutnym, pozbawionym nadziei ludziom, do których sam jeszcze niedawno się zaliczałem. Niby wiadomo, jak to się mówi, że za kratkami siedzą sami niewinni, ale w głębi serca każdy więzień wie, jakim jest człowiekiem, nawet ci, którzy z pozoru nie mają serca. Dotarcie do nich z wiadomością, że jest ktoś, kto ich mimo wszystko kocha, może stać się punktem zwrotnym w ich życiu, tak jak to się wydarzyło w moim. Poszedłem do pastora zboru HWZ w Kłocku, Krzysztofa Kwietnia, i przedstawiłem mu swój pomysł. Żebyśmy zaczęli regularnie odwiedzać zakład karny. Ten sam, w którym spędziłem tyle lat. Pastor się zgodził, ale pozostało jeszcze uzyskać zgodę naczelnika, więc najpierw sam się do niego wybrałem. Nie wiem, czy on jeszcze spodziewał się mnie zobaczyć. Minęło parę lat od mojej ostatniej odsiadki, i pewnie prędzej by uwierzył, że zapiłem się gdzieś na śmierć albo ktoś mnie zadźgał w bójce, niż że po prostu od tego czasu nie popełniłem żadnego przestępstwa. Na zawsze zapamiętałem ten moment, kiedy poszedłem do Niego i powiedziałem mu, że się nawróciłem i chcę opowiadać chłopakom tutaj, co Bóg zrobił w moim życiu. Nie zgodził się od razu, ale też kategorycznie nie sprzeciwił się temu pomysłowi. Powiedział, że się zastanowi. Za jakiś czas poszedłem do Niego znowu. Tym razem z pastorem. Był on wtedy zastępcą dyrektora jednego z największych w okolicy zakładów, i jak naczelnik zobaczył jego wizytówkę, to zaraz jego zachowanie się zmieniło. Poleciał do sekretariatu poprosić o przyniesienie kawy, herbaty. Przy okazji i na mnie skapnęło trochę tego szacunku i czułem się z tym trochę dziwnie, że pierwszy raz w życiu naczelnik więzienia, w którym przesiedziałem tyle lat, traktuje mnie w taki sposób, jak równego sobie. W każdym razie jeszcze raz przedstawiliśmy nasz pomysł, co chcielibyśmy tam w zakładzie robić, i naczelnik ostatecznie się zgodził, ale chyba nikt nie był tym bardziej zaskoczony niż on sam. Kiedy wychodziłem, to widziałem strach w jego oczach, że co on zrobił, recydywiście powiedział tak, po latach spytałem go, co wpłynęło na jego decyzję, a on powiedział mi: Wie pan, bo w panu było coś takiego innego, co trudno opisać. Naczelnik skierował nas do kierownika penitencjarnego, czyli do człowieka, z którym mieliśmy ustalać wszystkie kwestie organizacyjne. Okazał się bardzo nam przychylny, bo stwierdził, że mamy wspólny cel. Podczas jednej z pierwszych rozmów powiedział, że on w zasadzie w Boga nie wierzy, ale jest gotowy współpracować z przedstawicielami każdej religii, czy to świadkowie, czy buddyści, tylko żeby ci więźniowie się zmieniali. Wyglądało na to, że jednak z współpracą z nami wiązał większe nadzieje, bo powiedział do pastora: Mamy do Was duże zaufanie, bo wie Pan, zmiana tego pana kulity. To jest prawdziwy cud. Przyszedł czas naszej pierwszej wizyty, poprzedzony długą modlitwą. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie, czy w ogóle ktokolwiek z osadzonych będzie chciał przyjść, ale przeżyliśmy szok, bo na spotkanie przyszło 48 więźniów. Nieważne, co nimi kierowało ważne, że 48 osób mogło usłyszeć Ewangelię. Oni sami. Gdyby byli po drugiej stronie krat, do kościoła raczej by nie przyszli, więc wtedy zrozumieliśmy, jak ważne jest, żebyśmy to my poszli do nich. Ta frekwencja była dla nas wyraźnym znakiem od Boga, że mamy to robić, że idziemy w dobrą stronę. Nie mieliśmy złudzeń, że oni wszyscy przyszli, bo tak żałowali swoich grzechów i odczuwali palącą potrzebę nawrócenia. Sam wiedziałem, jak wyglądało życie w tym więzieniu. Monotonia, pustka, zamknięte cele, brak jakiejkolwiek resocjalizacji. Nikt nie patrzy na więźnia jak na człowieka, tylko jak na obiekt, numerek w systemie. Kiedy każdy dzień jest taki sam jak poprzedni, a w perspektywie ma się jeszcze ileś lat odsiadki, czyli setki identycznych dni, każda odmiana, każde wyłamanie się z rutyny jest na wagę złota. I my byliśmy dla kłodzkich więźniów właśnie taką odmianą. Oczywiście nie na każdym spotkaniu mieliśmy taką frekwencję. Niektórzy przychodzili regularnie, inni tylko wtedy, kiedy była jakaś herbata czy ciasto, ale tak czy owak nie siedzieliśmy nigdy w pustej celi. Zbór w Kłodzku wspierał mnie w tej służbie, zarówno w modlitwie, jak i fizycznie. Nigdy nie chodziłem do więzienia sam. A najwierniejszą współpracownicą w Panu była dla mnie moja siostra Gienia Sadowska, którą nazywałem rycerzem w spódnicy. Pan Bóg szczególnie położył jej na sercu pracę wśród więźniów. Przez 30 lat regularnie pojawiała się na spotkaniach w zakładzie karnym, dwa razy w tygodniu. Tacy współpracownicy to prawdziwy skarb. Z panem naczelnikiem i jego następcami mieliśmy zawsze dobre stosunki. Nikt nie próbował powstrzymać naszych wizyt. Widzieli, że nikogo do niczego nie zmuszamy, nie robimy kłopotów, a wręcz przeciwnie, że mamy na więźniów dobry wpływ. Oczywiście to nie był nasz wpływ, tylko pana Jezusa, bo jeśli on nie dotknie serca człowieka, to nikt i nic nie będzie w stanie go zmienić. Ale nie wszyscy pracownicy więzienia byli nam tak przychylni jak naczelnik. Pamiętam taką sytuację, kiedy młody funkcjonariusz stał na kracie i z pogardliwym uśmieszkiem otwierał cele. Nie wytrzymałem, podszedłem do niego i powiedziałem: Z czego się człowieku śmiejesz? Być może ten, który dzisiaj się nawróci, nie zgwałci ci jutro dziecka. Łatwo się śmiać, jak ten oddziałowy, że my tacy naiwni, że najwyraźniej wierzymy, że pośpiewamy bandziorom piosenki o Jezusie i zaraz trzeba będzie zakład przerobić na klasztor, bo wszyscy będą tacy święci. Ale zamiast tego lepiej pomyśleć, że już jedno przemienione życie może wpłynąć na dziesiątki innych. Rozmawialiśmy sobie kiedyś z pastorem, że choćbyśmy mieli 10 lat do tego więzienia chodzić, a nawróciłaby się tylko jedna osoba, to i tak warto. Dzięki Panu Jezusowi nawróciło się tych ludzi więcej, ale na dziesięciu latach się nie skończyło. Przez 30 lat minimum dwa razy w tygodniu odwiedzaliśmy zakład karny w Kłocku. Przychodziliśmy też na indywidualne spotkania, modlitwy. Czasem też dzwoniono po mnie, kiedy jakiś więzień zabarykadował się w celi, trzymał coś ostrego przy żyłach i służby więzienne były bezradne. Wtedy przyjeżdżałem i starałem się pomóc. Miewałem też swoje kryzysy, kiedy na te spotkania nie przychodził prawie nikt. Na jedno przyszło dwóch więźniów i powiedziałem im, że mam dosyć, że rezygnuję. Ale jeden z nich powiedział: Andrzej, ale co będzie z nami? Wtedy rozpłakałem się i postanowiłem, że chociażby dla tych dwóch będę dalej przychodził. Służba więzienna nie jest łatwa, ale za to niesamowicie potrzebna. Nawet Pismo Święte mówi: Pamiętajcie o więźniach jakbyście sami byli więźniami Hebrajczyków 13.3 a i Pan Jezus troszczył się o przestępców. Jestem pewien, że ta służba będzie trwać jeszcze długo po moim odejściu z tego świata. Tak długo, jak więzienia pełne będą ludzi, którzy potrzebują usłyszeć o Jezusie. Oprócz cotygodniowych spotkań w ZK, od 2008 roku wspólnie ze Zborem organizowaliśmy coroczną konferencję więzienną, skierowaną głównie do ludzi pracujących wśród skazanych i ich rodzin. Wśród osób uzależnionych, bezdomnych i wykluczonych, ale przyjeżdżali na nią również sami byli więźniowie uzależnieni czy bezdomni. Od początku planowaliśmy, że konferencja będzie cykliczna, ale powiedzieliśmy sobie, że jeśli pierwsza nie wypali, to rezygnujemy z tego pomysłu. Dzięki Panu Bogu nie musieliśmy rezygnować. Przez dwanaście kolejnych lat setki ludzi mogły w trakcie konferencji otrzymać wsparcie, posilenie i zachętę do kontynuowania powierzonej im misji. Przedstawiciele dyrekcji kłodzkiego więzienia również uczestniczyli w każdej edycji tego wydarzenia. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Moja służba nie ograniczyła się jednak do samego kłodzka. Wkrótce zacząłem dostawać zaproszenia na ewangelizację do innych zakładów karnych, aresztów śledczych, poprawczaków, noclegowni, wszędzie tam, gdzie ludziom brakowało nadziei i sensu w życiu, gdzie dziesiątki pustych serc potrzebowały Zbawiciela, tak jak kiedyś moje. Opowiadałem swoje świadectwo, wyciągałem gitarę i śpiewałem o moim panu. Modliłem się za tych ludzi, ale jak mówi Biblia lepiej jest dwóm niż jednemu kaznodziei 4:9. Dlatego zaangażowałem do służby przemka, jeden z owoców ewangelizacji w zakładzie karnym w Kłocku. Przemek, podobnie jak ja, nie miał wesołego życia. W jego domu był alkohol, była przemoc, za to nie było w nim miłości, poczucia bezpieczeństwa rodzinnego ciepła. Chociaż Przemek bardzo tych rzeczy pragnął, szybko nauczył się, że jest zdany tylko na siebie, a jedyną wartością stała się dla niego siła. Narastał w nim bunt i agresja. Coraz częściej wdawał się w bójki i pięściami zdobywał sobie pozycje. Potem pojawiły się też papierosy i alkohol. W wieku 14 lat trafił do pogotowia opiekuńczego, a prosto stamtąd do poprawczaka. Tak jak w moim przypadku, niczego ten przybytek w nim nie poprawił, a wręcz przeciwnie. Na przepustkach Przemek tak narozrabiał, że trafił do zakładu o zaostrzonym rygorze, a kiedy skończył 17 lat, przewieziono go do więzienia, gdzie miał odsiedzieć trzyletni wyrok. To jeszcze spotęgowało w nim agresję, nienawiść i pragnienie zemsty na ojcu za to, jak krzywdził jego mamę i całą rodzinę. Wkrótce mama Przemka zmarła, co bardzo nim wstrząsnęło. Obiecał sobie, że po wyjściu na wolność się zmieni, że koniec z paleniem, z alkoholem, z bójkami. Niestety nie wytrwał w tym postanowieniu i znowu wciągnął go wir dawnego życia, co skutkowało kolejnymi wyrokami. W sumie Przemek przesiedział 13 lat za kradzieże, rozboje Handel narkotykami. Kiedy poznał dziewczynę, która go pokochała i mimo wszystko trwała przy nim, zrozumiał, jak bardzo ją krzywdzi tym, jaki jest i jak żyje. Wkrótce potem został aresztowany przez CBS i wtedy coś w nim pękło. Wołał do Boga, prosił o pomoc. Wiedział, że nie może już dłużej tak żyć. Chciał się zmienić ale nie wiedział, jak to zrobić. Wtedy do jego celi w areszcie śledczym przywieziono człowieka, który opowiedział mu, że w ZK w Kłodzku, gdzie mieli go właśnie przewieźć, jest cela wyznaniowa, gdzie więźniowie czytają Biblię i nie przeklinają. Przemek bardzo chciał do tej celi trafić, żeby odciąć się od przestępczego środowiska i tak się stało. W tej celi siedział też jego znajomy Zbyszek, który wcześniej się nawrócił. Podarował przemkowi Biblię i długo rozmawiał z nim o tym, że Bóg kocha go mimo wszystkich jego grzechów i dał swojego syna Jezusa Chrystusa, żeby za te grzechy zapłacił. Przemek usłyszał też moje świadectwo nagrane przez Radio Katowice i wtedy naprawdę uwierzył, że ktoś taki jak my. Może się zmienić, a raczej, że Bóg może go zmienić. Wkrótce potem poznaliśmy się osobiście i nawiązała się między nami taka duchowa, ojcowsko-synowska relacja. Cieszę się, że mogłem mieć swój udział w nawróceniu przemka, ale tylko panu Jezusowi należy się za to chwała, bo to tylko jego zasługa. Ja jestem tylko wykonawcą Bożego polecenia. Idź i mów, a ja zrobię resztę. Bo gdybym ja przemka nawrócił, to on by z kicia nie wyszedł. A tak nie tylko wyszedł, ale jego życie całkowicie się zmieniło. Chociaż miał podobną przypadłość jak ja kiedyś. Dwie lewe ręce do pracy, to Jezus go z tego wyleczył. Przemek założył własną firmę, ożenił się i zapragnął służyć panu w taki sposób, jak ja to od tylu lat robiłem. Na początku to była służba w kłodzkim więzieniu, bo tam każde żywe świadectwo jest na wagę złota i ci, co z przemkiem siedzieli, mogli na własne oczy zobaczyć, jak bardzo Bóg go zmienił. Jakiś czas później poznaliśmy Darka z Bielawy, który też miał bardzo mocne świadectwo działania Boga w swoim życiu. Jako młody chłopak pogubił się, Wpadł w złe towarzystwo starszych od niego kolesi po wyrokach, i wydawało mu się, że też pragnie dla siebie takiego życia, pozornej swobody. W konsekwencji trafił do różnych ośrodków, jakiś czas przesiedział w więzieniu, przez wiele lat był też bezdomny. Skrzywdził w tym czasie wielu ludzi, a najbardziej swoich rodziców, którzy w pewnym momencie nie chcieli go już znać. Mając 33 lata. Stał się wrakiem człowieka. Nie miał żadnego celu w życiu, żadnego sensu. I wtedy wydarzył się cud. Darek poznał Jezusa Chrystusa, przyjął go i wszystko zaczęło zmieniać się na lepsze. Z samotnego, bezdomnego człowieka Darek stał się mężem, ojcem dwóch córek. Zdążył też pojednać się z rodzicami przed ich śmiercią. Dzisiaj już wie, że życie bandziora to nie wolność, bo prawdziwą wolność można znaleźć tylko w Chrystusie. Założyliśmy trzyosobowy zespół i zaczęliśmy razem jeździć w te wszystkie miejsca, w które do tej pory jeździłem sam. Mogliśmy nie tylko mówić ludziom o panu Jezusie, bo mówić można wszystko, nawet jeśli to nic nie znaczy, ale przede wszystkim byliśmy żywym przykładem na to, że to działa że on naprawdę ma moc zmieniać ludzi, zmieniać życie, ratować od śmierci. Wiele czasu razem spędziliśmy i dzięki Panu Bogu był to błogosławiony czas. Biblia mówi: Idźcie i głoscie. Więc szliśmy i głosiliśmy. Śpiewaliśmy Panu na chwałę, składaliśmy świadectwo. Krótko mówiąc, zasiewaliśmy to ziarno, którego wzrost nie zależał już od nas, a od tego, któremu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Mateusza 28,18. Z Bożej łaski mogliśmy oglądać owoce tej służby, choć ile ich naprawdę było, dowiemy się pewnie dopiero w niebie. Zakończenie. Bogu niech będą dzięki za życie, którym mnie obdarzył. Gdyby on nie postanowił stanąć na mojej drodze, to pewnie nigdy nie wyrwałbym się z pełnego przemocy i alkoholu błędnego koła, w którym tkwiłem od dzieciństwa. Nie przeżyłbym ponad 30 lat w poczuciu wolności, pokoju i pewności zbawienia. Każdy z Was może mieć tę samą radość. Jeśli myślicie sobie, że zrobiliście w życiu zbyt wiele złego, żeby Bóg mógł Wam wybaczyć, przypomnijcie sobie moją historię. Dla każdego jest nadzieja. A jeśli jesteście po tej jasnej stronie mocy i myślicie, że jesteście tacy dobrzy, że zapracowaliście sobie na zbawienie, to zadajcie sobie pytanie: czy oddałem, oddałam moje serce Jezusowi? To On jest jedyną drogą do Ojca. Nie dobre uczynki, nie chodzenie w każdą niedzielę do Kościoła, nie to w jakiej religii byliśmy wychowani. Wyobraźcie sobie, że jesteście w kościele i widzicie krzyż. Jak wygląda? Czy wisi na nim smutny, bezradny Jezus? Najczęściej takie krzyże widuje się w kościołach w Polsce, ale wiecie co? One powinny być puste. Boży syn, który zawisł na krzyżu, dobrowolnie oddał swoje życie za nas i z martwych wstał. On ani przez chwilę nie był bezradny, ale dał sobie przybić gwoździe, pozwolił sobie nałożyć koronę z cierni, żeby uratować ciebie i mnie. On już wtedy widział mój grzech, wiedział ile zła narobię, a mimo to nie zawahał się i własną krwią spłacił mój dług. Jest taka pieśń: Mój Bóg umęczony i zbity. Mój Bóg życie za mnie swe dał. Mój Bóg, czy ten mój Bóg jest też Twoim Bogiem? Oddaj mu dzisiaj to wszystko, co jeszcze cię dręczy. Uwolnij się od tego, tak jak ja zostałem uwolniony, choć z ludzkiego punktu widzenia na to nie zasługiwałem. Jezus Chrystus nie wisi już na żadnym krzyżu, ale siedzi po prawicy ojca i wstawia się za nami. On czeka na ciebie, na Twoją decyzję. Zrób krok w jego stronę, a on zrobi tysiąc w Twoją. Kiedy się nawróciłem, koledzy powiedzieli mi, że zwariowałem. A ja im mówię: obyście wszyscy tak powariowali jak ja. I tego życzę Wam wszystkim. Co dalej? Jeżeli poruszyła Cię historia Andrzeja Kulity. I chciałbyś, tak jak On, pojednać się z Bogiem i oddać Mu swoje życie, ale nie do końca wiesz, jak to zrobić. Poniżej znajdziesz wskazówki. Po pierwsze musisz uświadomić sobie, że jesteś grzesznikiem, tak jak każdy inny człowiek. Nieważne, czy kogoś okradłeś, czy tylko okłamałeś. Każdy grzech oddziela nas od Boga. Przeczytaj dziesięć przykazań i rozważ, ile z nich złamałeś. Uczynkiem czy myślą. Drugi krok to upamiętanie i pokuta, czyli szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem zmiany oraz pozwoleniem, aby to Bóg przemieniał Twoje serce, postępowanie i sposób myślenia przez wiarę w dzieło Pana Jezusa. Po trzecie, przyjdź w modlitwie do Jezusa Chrystusa, wyznaj mu swoje winy i przyjmij Bożą ofertę zbawienia. Od kary za Twoje grzechy i wiecznej śmierci, przez uznanie ofiary Pana Jezusa na Krzyżu Golgoty. Musisz uwierzyć, że On umarł nie tylko ogólnie za grzechy ludzkości, ale także konkretnie za Twoje, i przyjąć Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Uznaj Jezusa za Pana swojego życia. Uwierz w to, że od momentu, w którym przyjąłeś Jego ofiarę, Należysz do Niego. Twoje grzechy zostały przebaczone, a Ty narodziłeś się do nowego życia w zgodzie z Bożym Słowem. Czytaj Pismo Święte i praktycznie stosuj je w swoim życiu. Bóg powołał Cię do wspólnoty, do swojego Kościoła, więc aby wzrastać duchowo, spotykaj się z innymi wierzącymi, czyli ludźmi, którzy doświadczyli Bożej miłości, przebaczenia. Wiary i nadziei w Zbawicielu. Jemu oddawaj chwałę, cześć i dziękczynienie za codziennie przemieniane przez Niego życie. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, albo chcesz porozmawiać z kimś o tym, co przeczytałeś, zapraszamy do kontaktu. Pastor Krzysztof Kwiecień. Kwiecień, małpa, post pl Pastor Andrzej Karzełek Andrzej Karzelek małpa gmail.com Utwory Andrzeja Kulity Poniżej przedstawiamy kilka pieśni i wierszy napisanych przez brata Andrzeja. Gdy byłem mały, mama chodzić mnie uczyła. I tata także zawsze czegoś uczył mnie. Nawet i szkoła dla mnie złą nie była, ale w tym wszystkim zabrakło Boże Cie. Tak też bez Ciebie szedłem w dalsze życie. Diabeł nade mną wcale nie litował się. Niszczył me serce, umysł oraz ciało, abym już nigdy nie poznał Panie Cię. Pewnego dnia na moście wita stwosza, Gedeonitkę ktoś w ręce włożył mi i on powiedział, że jest ktoś, kto mnie kocha, że jest nim właśnie Jezus, Boży syn. Tak, panie mój, od tego dnia tam właśnie postanowiłem, że drogą tą chcę iść. Ty dodaj sił i prowadź mnie, mój Panie, abym przez wieczność szczęśliwy z Tobą był. Straszne życie ja wiodłem na świecie. Knajpa, melina, szpital i kić. Lecz Ty, Panie, stanąłeś na mej drodze, dając łaskę i nowe życie mi. Chwała Ci. Chwała ci, panie Jezu, bo mym Bogiem, panie, jesteś ty. Chwała ci, chwała ci, aleluja, bo zbawienie przyniosłeś mi ty. Śmieją się wszyscy ze mnie dookoła, że zwariował, że księdzem chce być, a ja wiem, że ty, Jezu, mnie wołasz, i dlatego tą drogą chcę iść. Chwała Ci, chwała Ci Panie Jezu, bo mym Bogiem Panie jesteś Ty. Chwała Ci, chwała Ci, aleluja, bo zbawienie przyniosłeś mi Ty. Boży pokój mam teraz w mym sercu, Boża radość jest teraz w życiu mym. O tym śpiewam tę pieśń, przyjacielu, byś to szczęście miał także i Ty. Chwała Ci, chwała Ci Panie Jezu, bo mym Bogiem, Panie, jesteś Ty. Chwała Ci, chwała Ci, Aleluja, bo zbawienie przyniosłeś mi Ty. Wiele rzeczy w swym życiu pragnąłem: Być bogatym, mieć szczęście i dom, lecz w pragnieniach o jednym zapomniałem. Że to wszystko może dać tylko On. Wiele rzeczy złych w życiu czyniłem. Nie wiedziałem, gdzie tkwi mój błąd, I znów w ciemnej celi marzyłem, być bogatym, mieć szczęście i dom. Nic nie dały mi lata. Siedzenia, ludzkie sądy nie wskórały nic. I ja też sam myślałem o sobie, że do końca tak właśnie musi być. I nadszedł wreszcie Dzień Wolności, Dzień Wolności, który daje Bóg. To Jezus, ukochany w swej miłości, dał mi rękę, bym dla Niego żyć mógł. W Boga jestem bogaty, przyjacielu. Szczęście mam, bo ze mną Bóg. Dom mam też. To górne Jeruzalem, bym przebywać w nim mógł. To już od dziecka o miłości marzyłem bardzo. Choć mama mnie kochała, od ojca wiało pogardą, w domu bijatyki po uczcie alkoholowej, gdy tata wracał z jednostki wojskowej. Patrząc na ojca, jak leży pod stolikiem, wkrótce ja sam stałem się alkoholikiem. Złodziejstwo, bandytyzm, bezdomność, więzienia doprowadziły mnie do upodlenia. Aż dnia pewnego, na moście małym, spotkałem młodzieńca, co zwał się Michałem dał zaproszenia na chrześcijańskie ognisko a ja czułem że ten chłopak był mi tak blisko i tam na ognisku wśród czystej młodzieży poznałem Jezusa w którego mu uwierzył i od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego nie mogę iść sam bez Jezusa już mego a jest to też raptem, słuchaczu kochany, dwadzieścia cztery lata, gdy chodzę z mym panem, i nie żałuję dnia, godziny, ni chwili, gdyśmy z moim panem przez chrzest ślub z sobą wzięli. Teraz mam wszystko, co jest mi potrzeba, nigdy nie brakło mi wody, ni chleba, dał mi pan też halinkę kochaną. Z którą się czasem kłócę nad ranem, ale i ona też pańską jest oblubienicą, więc moje kłótnie spełzają na niczym. I w swojej miłości, w tej uczcie przed niebem, Pan dał mi też zbór, gdy byłem w potrzebie. Tak ja teraz Bogu dziękuję co wieczora, za Michała na moście i Krzysia pastora. Za ich służbę, bo obaj służą Bogu. Niech Bóg im szczęści i błogosławi obu. Kłocko, 9 października 2011. Wspomnienia o Andrzeju Kulicie Andrzej, człowiek co do którego nie trzeba szukać długo w pamięci. Co można by o nim powiedzieć? Poznaliśmy się niedługo po jego nawróceniu i do końca każde nasze spotkanie obracało się wokół jednego tematu. Pan Jezus Chrystus i służba dla pogubionych w życiu tak jak i on kiedyś. Stanowczy, konkretny, dobry ewangelista. Jego życie było świadectwem działania Bożego w nim. Wyczuwał od razu, kiedy ktoś udawał chrześcijańskie życie, i miał odwagę o tym powiedzieć wprost. Jego śpiewane świadectwo poruszało wielu ludzi, a proste, czasem humorystyczne opowiadanie o miłości Jezusa trafiało do wielu. Było moim przywilejem chociaż trochę współpracować z nim. Nie zdążył usłużyć na kolejnym wieczorze ewangelizacyjnym, który był zaplanowany na 15 lutego. 2020 roku w Palowicach. Jednak nie spóźnił się na spotkanie z Panem, na które, jak zdarzało mu się w ostatnim czasie mówić, coraz bardziej czekał. Marian Pawlas. Dziękuję Bogu za służbę Andrzeja Kulity, do której został powołany przez Boga i której oddał się całkowicie. Wytrwale szedł do zakładu karnego, często w trudzie i wznoju, w niedomaganiu ciała, ale zawsze z gitarą i pieśnią na ustach, aby pokrzepiać więźniów pieśnią i słowem Ewangelii, w której sam znalazł nowe życie. Za swoją szczerość i wytrwałość w służbie był lubiany i szanowany wśród osadzonych i nie polegał tylko na sobie. Lecz cieszył się, że żona go błogosławi, a zbór braci i sióstr modli się i wspiera tę służbę. Swojego przełożonego nazywał kochanym pastorem. Tak jak potrafił, kochał swoich więźniów i szanował całą kadrę więzienną. W ostatnim czasie często powtarzał, że chciałby już odejść do domu ojca i być już z Jezusem. I tak jak pragnął. Bóg odwołał Andrzeja, choć Andrzeja już nie ma tu na ziemi, ale żyje w naszych sercach. Do zobaczenia w domu Ojca, wierna współpracownica, rycerz wspódnicy, Genia Sadowska. Dziękujemy ci Andrzeju, że podzieliłeś się z nami wiarą w Jezusa Chrystusa, która wzbudziła w nas głód Boga naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela, naszego Ojca, Danuta i Waldek Piotrowicz. W chaosie i zamęcie tego świata usłyszał Boży głos w swojej duszy i żył potem tak, aby go nie zagłuszyć i nie zmarnować. Michał Cyprys. Andrzeja poznałem na ślubie Michała Cyprysa we wrześniu 1989 roku. To był czas na wracania się Andrzeja. Kiedy zaczął powstawać nasz zbór w Urptawie, zaprosiłem Andrzeja, żeby nowi ludzie na przykładzie jego świadectwa zobaczyli i poznali Boga Wszechmogącego. Od pierwszej u nas wizyty stał się przyjacielem naszego domu. Ale również przylgnął do naszego kościoła. Od tego czasu, niezależnie czy trzeba było usługiwać na ewangelizacji, naprawiać dach czy montować okna, Andrzej był zawsze na każde wezwanie. Słowność i punktualność to jego najsilniejsze cechy. Z całego serca życzę kościołowi takich ludzi. Andrzej Karzełek Od autorki. Kiedy napisał do mnie pastor Andrzej Karzełek ze zboru Kech w Jastrzębiu Zdroju i zaproponował, żebym spisała świadectwo Andrzeja Kulity, w pierwszej chwili byłam przerażona. Spotkałam brata Kulitę zaledwie kilka razy. Nie mogę powiedzieć, żebym go znała, więc wydawało mi się, że to zadanie powinno zostać powierzone komuś innemu najlepiej komuś z jego bliskiego otoczenia. Pastor Karzełek wydawał się jednak przekonany, że to ja mam to zrobić, a do tego zdałam sobie sprawę, że to może być Boża odpowiedź na moją modlitwę, pragnienie sprzed kilku miesięcy, kiedy po przeczytaniu książki zawierającej zbiór świadectw pomyślałam, że jeśli taka byłaby Boża wola, to chciałabym kiedyś napisać coś podobnego. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko się zgodzić i modlić się, żebym z Bożą pomocą wykonała tę pracę jak najlepiej. Wyraz autorka w nagłówku umieściłam w cudzysłowie z pełną premedytacją, bo ta książeczka ma wielu autorów. Ja tylko złożyłam wszystko w całość. Przede wszystkim autorem jest sam brat kulita, ponieważ pisząc jego świadectwo, w większości opierałam się na jego własnych słowach, korzystając z dostępnych nagrań i materiałów. Po drugie, autorem jest każda osoba, która mi tych materiałów dostarczyła, a także podzieliła się swoimi wspomnieniami o bracie Andrzeju, tekstami napisanych przez niego pieśni, czy swoimi świadectwami, które mogłam wpleść w tekst. Wszystkim tym osobom z całego serca dziękuję za pomoc. Bez nich to świadectwo by nie powstało. Po trzecie i chyba najważniejsze, autorem jest Jezus Chrystus, bo to on tak cudownie przemienił życie Andrzeja Kulity, prowadził go każdego dnia i sprawił, że stał się błogosławieństwem dla wielu. Moim pragnieniem i modlitwą jest, aby ta książeczka dotarła do jak największej liczby potrzebujących ludzi. Aby dzieło i służba brata kulity mogło trwać dalej, prowadząc kolejne zagubione serca do Chrystusa, na Jego chwałę. Na koniec pozwolę sobie na prywatny akcent. Jestem introwertyczką, niezbyt dobrze radzę sobie w bezpośrednich kontaktach z ludźmi i najlepiej czuję się w zaciszu własnego domu. W związku z tym, co jakiś czas nachodziło mnie poczucie winy, że nie służę Panu tak, jak powinnam, że nie głoszę innym Ewangelii, że nie potrafię tak po prostu zacząć mówić ludziom o Jezusie. A jednak okazało się, że dla takich ludzi jak ja też jest w Królestwie Bożym coś do zrobienia. Dlatego jestem Panu Bogu niesamowicie wdzięczna za to, że powierzył mi to przerażające z początku zadanie które okazało się ogromnym przywilejem i pokazał mi, że chce mnie używać mimo moich ograniczeń i słabości. Jemu niech będzie za wszystko chwała w Jezusie Chrystusie. Amen. Alina Szczerkowska Zymek. Świadectwo Aliny małpainteria.pl Czytał Jakub Szymański